Miło cię znowu usłyszeć, a rozmawiamy tak mało. W czymś mogę ci pomóc? Jesteśmy bliskimi sobie osobami. Oczywiście, że możemy porozmawiać, co cię tak bardzo dręczy. Ale nie zmieniaj tematu. Nie pytaj, co u mnie. Jak już zacząłeś temat problemu, to kontynuuj go. Nie, to naprawdę żaden wstyd przyznać się do błędu. Mam szramy na ciele, jak mój idol. Nie ciąłem się, więc nie mów, że ja psychol. To tylko moje ordery, przejście przez to życie, którego nadmiar brałbym w dużym kredycie. Dziękuję rodzicom, że dziś nie czuję zawiści. Dziękuję mojej paczce, że nie są dla korzyści. Dziękuję sobie, że mam poczucie wartości. Dziękuję tobie, bo jesteś dowodem miłości. Wiesz, no, w moim mniemaniu życie nie polega na zazdrościeniu innym i patrzeniu, kiedy samo z nieba spadnie, tylko na pracy i spełnianiu siebie, a to, czego pragniemy, to tylko dodatek. Osoba ludzka to bardzo czuła istota, dumna niczym lew, ze zwinnością kota, jednak łatwo nas zranić, co zauważamy i czemu tak często nieczysto pogrywamy. Osoba ludzka to bardzo czuła istota, dumna jak lew, ze zwinnością kota, jednak łatwo nas zranić, co zauważamy i czemu tak często nieczysto pogrywamy. Karma wraca, co na sobie czasem odczułem, robiąc złe rzeczy, sam sobie w twarz plułem. Lecz człowiekowi w potrzebie zawsze pomogę, bo moje wrażliwe serce pokona każdą trwogę. Życie na poważnie od 10 roku życia. Uświadomiłem sobie, ile mam jeszcze do zdobycia. Idę po to z głową, nie będąc psem ogrodnika. Nie życzę nikomu źle, z poprzedniego wersu to wynika. Posłuchaj, jesteśmy przyjaciółmi teraz tak szczerze, jak przyjaciel do przyjaciela. Każdy z nas jest wyjątkowy, tylko musimy dać losu szansę, żeby nam pokazał, że jeszcze możemy coś działać w tym życiu. Osoba ludzka to bardzo czuła istota, dumna niczym lew, ze zwinnością kota, jednak łatwo nas zranić, co zauważamy i czemu tak często nieczysto pogrywamy. Dobra, spoko, pozdrowię ekipę, też pozdrawiam twoich bliskich, tam przekaż pozdrowionka i pamiętaj, że czas łagodzi rany. Naprawdę, daj sobie szansę.